Radosław Kołacki, trener Nielby Wągrowiec. Mecz wygraliście 3-1. No i bym poprosił, żeby pan ocenił to spotkanie. Na pewno do pewnego momentu wydawało się, że jesteśmy, mamy ten mecz pod kontrolą. Tak, były sytuacje z jednej i drugiej strony, ale go znacznie lepiej rozpoczęliśmy, zrodziliśmy przewagą i zapasem dwóch bramek. Ale jak to bywa, ten bramkowa przewaga zawsze jest zdolna. Jedna piłka za plecy. Myślę, że to był taki element, co się powtórzył w tym meczu. Mogliśmy po prostu lepiej zareagować, tracimy bramkę. No i wiadomo, że wtedy wkrada się niepewność i jest nerwowość, tak? Jedna bramka przewagi nie jest to dużo. Na pewno na mecz też, nie wspomniałem tego, wcześniej miała wpływ już szybko czerwona kartka i to, że przeciwnik czy gospodarze grają jednego zawodnika mniej. Widzieliśmy, jaką formację osłabili, chcieliśmy na to grać, zareagować. Myślę, że z przebiegu całego meczu no ten wynik jest dla nas sprawiedliwy, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, tak? Powiedzmy, ta końcówka, byliśmy świadomi, że będzie gra i szybkie wprowadzenie piłki w okolicy naszego pola karnego, czyli albo przez dośrodkowanie, jak się uda uciec bokiem, albo z głębi pola przez środek obrony, długa piłka, no i mieliśmy okazję do tego, żeby to skontrować, tak? No przepraszam, że przerywam, że pan jeszcze chciał coś dopowiedzieć, ale chciałem zapytać o poprzedni sezon. Niewiele wam zabrakło, żeby zostać w trzeciej lidze. Zabrakło jednego w zasadzie punktu, ale 14 miejsce to dobry wynik. I zapytam, jaki macie cel? Chcecie wrócić teraz do tej trzeciej ligi? No dzisiejszy ten mecz pokazuje, że macie dobry zespół. Że mamy zespół na pewno w bardzo dużej przebudowie i nie trudno mi tu... 10 piłkarzy odeszło. Tak, skład został odmieniony, szanse dostaje w jakimś sensie zmiennicy, nowi zawodnicy, że bardzo w nich wierzymy, ale też mamy świadomość, żeby to wszystko zagrało, to oni muszą łapać doświadczenie i na pewno trochę czasu musi jeszcze upłynąć, żeby ten zespół miał jeszcze lepszą jakość. No widać, że bardzo się starają, tak, i zaczynamy tym meczem od te rozgrywki od zwycięstwa. Tak, ale czy to jest to? Mamy swój cel, który zespół miał przekazany. Oczywiście wiemy, co straciliśmy, tak? Jesteśmy tego świadomi. To dla mnie, no, odpowiadałem za to i odpowiadam nadal. No, dla mnie to był duży taki policzek, nawet bym powiedział, bo wszystko robiliśmy, żeby w tej lidze zostać. Spadliśmy z ostatniego miejsca, zdobywając 47 punktów, co się chyba nigdy nie zdarzyło, żeby z taką liczbą punktów spaść z ligi, tak? No tak, ale to był trochę specyficzny sezon, ta pandemia trochę tutaj się zawiniła. Pan się strasznie obwinia, ale myślę, że niepotrzebnie, bo wrażenie pozostało po Nielbie w trzeciej lidze bardzo dobre. No tak, takie jest moje zdanie. Obwiniam się, no muszę się obwiniać, bo za to odpowiadałem i no co to powiedzieć, no zabrak ten jeden punkt i zawsze się będzie wracało do meczów, gdzie można było coś lepiej zrobić, tak? Albo lepiej trenować, albo lepiej w meczu zareagować. No zabrakło tak niewiele, może dlatego gdzieś tam o tym tak jeszcze myślimy, no ale no, trzeba to odciąć, jak mówiłem, no mamy nowy zespół i o tym jak najszybciej zapomnieć, budować to, co się ma, tak? I próbować wrócić, no mogę tu zdradzić, że cel mamy postawiony taki, który, tak mi się wydaje, w zasięgu następnej rundy, jeżeli by to miejsce było wysokie, tak jak jest postawione przed zespołem, sprawiło, żeśmy mogli ten zespół jeszcze wzmocnić, tak, i zagrać jeszcze o coś więcej. Nie chciałem tu wybiegać przez szereg, bo tak naprawdę zagraliśmy jeden mecz i wczoraj on dla nas tutaj nie był meczem łatwym, tak. No to życzę panu, żeby te cele się spełniły, żeby Nielba grała dobrze i wygrywała, odbierała punkty naszym przeciwnikom. Dziękuję za rozmowę i proszę pogratulować zespołowi z wygranej w Szydłowie. Dziękuję bardzo.